jedna z najbardziej rozchwytywanych willi polskiego urbexu. Jej mieszkaniec to rzekomy mafiozo, który ma powiązania z kartelami narkotykowymi. Gdzie się teraz znajduje właściciel tej pięknej willi, nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale wejdę do środka i pokażę wam wnętrze tej niesamowitej willi. Zapraszam wszystkich na film. Po przejechaniu ponad 1100 km docieram do miejsca, które sobie wybrałem. Zobaczcie, jest to willa mafiozy, o której wam wspomniałem wcześniej. Spróbujemy teraz się tam dostać. Mam nadzieję, że miejsce jest nadal dostępne. Znowu pokrzywy, kleszcze. Jest. Jest i ona. Nawet nie wchodząc do środka, widać tutaj bogactwo. Przeciętnemu Kowalskiemu bardzo ciężko zdobyć takie pieniądze, żeby wybudować właśnie taką willę. Dobra, wejdziemy do środka i zobaczymy, w jakim jest stanie. Patrząc na polskie realia, nie liczę, że będzie wyglądało tutaj tak, jak było kiedyś. O kurde. Ale wielgachna. Stare liczniki. Jesteśmy teraz na holu. Tutaj jest wejście do piwnicy. Postaramy się zaraz tam wejść. Zaczniemy od tego najpiękniejszego pokoju. O kurczę. Powiem wam, że podobny klimat do belgijskiego wyposażenia. Tutaj również jest piękna, zdobiona szafa, ale widzę, że ktoś już ją zdewastował. To mi się bardzo nie podoba. Jednak nie mam na to wpływu. Jedynie co mogę zrobić, to zachować dla siebie lokalizację. Ale mimo to i tak ludzie znajdą to miejsce, przyjdą, zabiorą i zepsują. Zobaczcie, ktoś miał naprawdę gust. Bardzo ładnie sobie wszystko zrobił. No, jestem pod wrażeniem. Jedno z piękniejszych miejsc, jakie odwiedziłem w Polsce. Zobaczcie zegar. Chyba jedyny w swoim rodzaju. Wiele razy widziałem w Belgii podobne zegary, ale nie taki. Widać, że był robiony na zamówienie. Tutaj powinny być wagi, a w sumie są. Tak. One napędzają cały mechanizm zegara, dzięki któremu normalnie funkcjonuje. Tutaj widzę, że już jest rozebrane, ale powiem szczerze, że bardzo tandetnie wykonany środek. Obudowa jest bardzo ładna, ale środek mi się nie podoba. Tutaj komódka do kompletu. Piękny stół. Dom należał do rzekomego mafiozy, który miał powiązania z kartelami. Czy to prawda? Ciężko powiedzieć. Różnie mówią w internecie o tym miejscu, ale najczęściej wspomina się właśnie o różnych powiązaniach z mafią. Ale ładny żylandor. No, powiem wam, że bardzo ładny pokój. Ja osobiście jestem pod wrażeniem. Tutaj mamy zdjęcie.
Być może członek rodziny? Najprawdopodobniej tak. Dobra. Sprawdzimy resztę pomieszczeń teraz. Powiem tylko tyle, że gdy widziałem pierwsze filmy stąd, było tutaj naprawdę ładnie, zadbane, czysto, ale widać, że dotarli tutaj już i idioci i wszystko porozwalali. Część pewnie wyposażenia już zginęła. O, tutaj była najprawdopodobniej płyta indukcyjna. Również zmieniła właściciela. Tutaj chyba jadalnia, ale zanim do niej wejdziemy, zobaczymy, jaką mieli łazienkę. No, powiem, że szalu nie ma, ale brzydka też nie jest. I widzę, że nie dotarli tutaj jeszcze złomiarze. Mamy baterię całą, kompletną. Ciekawe, czy jest woda. Nie. Woda może być zakręcona albo po prostu odłączona całkowicie. Dom najprawdopodobniej jest opuszczony w 2000 roku, także naprawdę szmat czasu. I tak dziwię się, że tak późno tutaj ludzie dotarli. Obok jest całkiem fajne jeziorko. Dlatego właśnie dziwię się, że jeszcze nikt nie zlokalizował tego miejsca tutaj. Tam był chyba czujnik ruchu. Ale na 100% nie działa. Dobra, może chodźmy do piwnicy. Kurde, jakie lochy. Drzwi wyłamane. Ciekawe, co tutaj było. Bo jeżeli było coś cennego, to na pewno już zmieniło właściciela. Ale chłodno, aż miło się tutaj chodzi. O kurde, tutaj był bar. Ładne kafelki. Kurde, taka podziemna. Kurde, taka podziemna kuchnia. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Tędy ktoś wchodził kiedyś. Ale zauważcie. Ale zauważcie, że ktoś zabezpieczał to miejsce. Czyli najprawdopodobniej ktoś dba o to. Lodówka. Pusta. A tutaj co? O kurde, to jest chyba sauna. Tak. No, powiem, że na bogato. Czemu nie? Kto bogatemu zabroni? Zastanawiam mnie, czy naprawdę tutaj mieszkał jakiś członek grupy przestępczej. Czy to tylko wyimaginowane informacje? Na pewno warto było tutaj przyjechać i zobaczyć to wszystko. Kolejna łazienka. Tutaj też wszystko kompletne jeszcze. Zarejestrowane.
wyklewane drzwi. Teraz to i tak już nie ma znaczenia. Wszystko jest pootwierane. Tutaj widzę, że najcenniejsze elementy zaginęły. Bardzo ładnie zrobiona willa. Mi
osobiście się podoba. O kurde, ale łóżeczko. No, to już robi wrażenie. U góry chyba powinien jeszcze być baldachim taki. Zobaczcie, że łóżko jest nadal pościelone. Zobaczymy, jak wygląda ta strona. Dość spory kawałek ziemi. Powiem tak, że willa plus teren naprawdę warty majątek. Tutaj mamy pusty pokój. Też pewnie kiedyś była sypialnia. O, kolejna sypialnia. Tu też widać już akty wandalizmu. Strasznie tego nie lubię. Pozytywka chyba kiedyś była. Wszystko wrzucili do toalety. Myślę, że to tylko kwestia czasu i dotrze tutaj ten najgorszy sort ludzi. Wszystko ukradną. Zdewastują. I nie będzie śladu po tych wszystkich pięknych meblach. Tylko wiecie, o co chodzi? Że te meble są dość nietypowe i bardzo łatwo będzie je rozpoznać. Jeszcze zostały ciuchy. To raczej nie są ciuchy mafiozy. Chyba, że właśnie chodził w takim fioletowym sweterku. Jeśli tak, to szacun, ziomek. Ja bym się nie odważył. Skrzynia. I ostatnie już pomieszczenie. Kolejna łazienka. Ale tu widzę tylko kabina, a nie, jest wszystko. Jest kabina prysznicowa. Zlew i toaleta. Czyli mamy w zasadzie wszystko. Ktoś naprawdę włożył tutaj mnóstwo pieniędzy, żeby coś takiego wybudować. Wejdziemy jeszcze na balkon, zobaczymy, jak to wygląda. No, jeśli chodzi o mnie, to rewelacja. Może nie chyba każdego człowieka mieszkać w tak pięknym domu. Tam widzę, że jest jeszcze jakaś chatka. Zaraz tam pójdziemy. Jechać taki kawał i nie iść tutaj,
Dobra, idę. Kleszczy będziemy się pozbywać po drodze. Te skubańce tylko czyhają na mnie. Żegnam się z wami i do zobaczenia na następnej eksploracji. Na razie.